Dzień dobry Państwu z deszczowej Częstochowy. Wita Państwa Michał Szprendałowicz. Mamy 16 dzień sierpnia, to oznacza, że okres pielgrzymkowy już za nami. Dziś Radomiak przybył do Częstochowy, ale nie w oczekiwaniu na cud, a w oczekiwaniu na dobrą grę, przede wszystkim skuteczną i uważną grę, również w defensywie. Na to liczymy dzisiaj w wykonaniu podopiecznych trenera Jacka Magnuszewskiego, ale zadanie przed Zielonymi bardzo trudne, bo Raków Częstochowa to drużyna także plasująca się w czołówce tabeli, to drużyna z aspiracjami do awansu, do pierwszej ligi. Dwie zmiany w wyjściowym zestawieniu Radomiaka względem ubiegłego meczu, ubiegłego tygodnia, pojedynek ze Stalą Stalowa Wola wygrany 2-0, ale trener Jacek Magnuszewski raczej nie jest zwolennikiem zasady, że zwycięskiego składu się nie zmienia. Skład Radomiaka już za chwilę, ale zacznijmy od zespołu z Częstochowy. W bramce Rakowa doświadczony Maciej Mielcarz z numerem pierwszym, dalej w obronie Adam Waszkiewicz 22, z ósemką zagra kapitan zespołu Błażej Radler. Z 26 numerem Łukasz Góra i z 20 Łukasz Buczkowski. W linii pomocy Dawid Kamiński numer 23, z 15 Dominik Bronisławski, z 19 Łukasz Kmieć, z 8 Wojciech Okińczyc i z 13 Piotr Malinowski, z 9 zagra Maksym Kowal. Trenerem zespołu z Częstochowy jest Radosław Mroczkowski, doskonale znany trener z pracy w Ekstraklasie, m.in. z Widzewem Łódź. A teraz przejdźmy do składu Radomiaka. W bramce oczywiście Michał Kula, dalej w obronie, tutaj też bez zmian, Maciej Wasilewski numer 95, 22 to Norbert Jędrzejczyk. Z 4 zagra kapitan zespołu Maciej Świdzikowski i z 19 na lewej stronie defensywy Bartosz Sulkowski. I teraz w pomoc mamy tutaj dwie zmiany. Dariusza Brągiela zastąpił od pierwszych minut grający Krzysztof Napora, a Michał Chrabąszcz wygryzł ze składu młodziutkiego Włodzimierza Putona. Oprócz tego oczywiście Paweł Wolski, Mateusz Radecki. No i można powiedzieć, że taki podwieszony napastnik, ale w sumie pełniący rolę ofensywnego pomocnika Leandro. W ataku Krzysztof Robski, numer 96. Za chwilę arbiter z Lublina, pan Radosław Wąsik, rozpocznie to spotkanie. Warto zwrócić uwagę na pracę arbitra w dzisiejszym spotkaniu, bowiem debiutuje on na boiskach drugoligowych, dotychczas trzecia liga. Tam zbierał pozytywne recenzje, no i zobaczymy, jak poradzi sobie arbiter i cała trójka sędziowska w dzisiejszym spotkaniu. Radomiak w jednolitych, zielonych strojach, przyzwyczailiśmy się już do tego w tym sezonie. Natomiast Raków, czerwone koszulki, niebieskie spodemki, czerwone getry. Bardzo dobry stan murawy w Częstochowie, to warto podkreślić. Natomiast stadion, jak sami Państwo widzicie na monitorach waszych komputerów, no pozostawia troszeczkę do życzenia. Konstrukcja zadaszenia na trybunie VIP i też na stanowiskach dla operatorów jest dość podobna jak na Struga 63, czyli takie słupy metalowe, metalowa konstrukcja nieco zasłania nam widoczność, no ale musimy sobie radzić w takich warunkach, jakie mamy. Atakuje Raków Częstochowa, numer 13 to Piotr Malinowski. Malinowski, lewe skrzydło, dośrodkowanie, niedobra interwencja Michała Kuli, proszę Państwa. Pierwsza minuta, nie upłynęło nawet 60 sekund i mamy bramkę dla Rakowa Częstochowa. Jej strzelcem Wojciech Okińczyc. Fatalnie, fatalnie rozpoczął się ten mecz dla Zielonych. Ja chciałem Państwa wprowadzić w takie zagwozdki taktyczne. Radomiak miał w tym meczu grać z kontry, nastawić się na solidną defensywę i szukać swojego szczęścia w akcjach takich szybkich, dynamicznych po przechwycie piłki. No ale teraz sytuacja bardzo się zmieni, gdyż Radomiak musi atakować. Radomiak musi starać się odrobić jak na razie jednobramkową stratę. No fatalnie, fatalnie, proszę Państwa, nie tak wyobrażaliśmy sobie pierwsze minuty, a w zasadzie pierwsze 60 sekund tego spotkania. Nie wiem, ile dokładnie zajęło czasu strzelenie bramki Rakowowi Częstochowa, natomiast na pewno będzie to jedna z najszybciej strzelonych bramek, może nawet w całym sezonie drugiej ligi. Świdzikowski, Sulkowski. Powolutku, mozolnie buduje atak pozycyjny Radomiak. Tu nie ma na razie co się spieszyć, nie ma co panikować. 1-0 to nie jest jeszcze różnica bramkowa, nie do odrobienia. Sulkowski. Radecki.
Wasilewski, chwalony ten obrońca za występy w pierwszych spotkaniach tego sezonu. Jest dziś także Krzysztof Napora na prawej stronie, czyli były zawodnik, były także kapitan Rakowa Częstochowa, przywitany tutaj dość głośno przez kibiców częstochowskich, także przez miejscowego spikera. No, Krzysztof Napora ładnych parę lat spędził właśnie tutaj na tym stadionie, właśnie w Częstochowie. Dzisiaj ma okazję do tego, by no może tutaj nie udowodnić kibicom, bo pewnie oni doskonale znają wartość prawoskrzydłowego Radomiaka, natomiast pokazać się z dobrej strony zawsze jest warto i pewnie taki jest cel na dzisiejsze spotkanie Krzysztofa Napory. Sulkowski. Nie dotarli jeszcze na to spotkanie kibice Radomiaka. Zwykle bywa tak, że przed wejściem jeszcze trwa sprawdzanie kieszeni, sprawdzanie plecaków, no i także odliczenie, sprawdzenie listy obecności, dlatego tyle to trwa i dlatego zwykle kibice na meczach wyjazdowych, nawet w drugiej lidze, wchodzą na stadion gdzieś w okolicach 30 minuty, czasami w okolicach przerwy tego spotkania. Jak na razie także umilkły trybuny w Częstochowie, mimo tej szybko strzelonej bramki, a raczej tutaj dopingu nie słychać. Atakował Krzysztof Napora, powstrzymywany przez defensorów drużyny z Częstochowy i chyba faulu dopatrzył się arbiter tego spotkania, a więc z własnej połowy, z okolic własnego pola karnego rozpocznie Maciej Mielcarz. To także doskonale znana postać na polskich boiskach, wiele lat w Ekstraklasie, ponad 100 występów. Głównie znany z gry w Widzewie Łódź, gdzie spędził także ładnych kilka lat na boiskach Ekstraklasy, na boiskach pierwszej ligi, był podporą tego zespołu, chociaż także warto dodać, że to zawodnik, któremu zdarzają się wpadki, zdarzają się niepewne interwencje. Być może warto by to było dzisiaj wykorzystać i zmusić do błędu doświadczonego golkipera, który mówiło się o tym, że być może dołączy do Widzewa, tyle że Widzew miał grać w drugiej lidze. Na to jednak nie zdecydowali się działacze. Widzew jest na czwartym, nawet na piątym poziomie rozgrywek, bo czwarta Liga Polska to tak naprawdę piąty poziom rozgrywek. No i to za niskie progi zdecydowanie dla takiego golkipera jak Maciej Mielcarz. Powędrował do Radosława Mroczkowskiego, z którym pewnie się doskonale znają z pracy w Widzewie. Skupmy się na tym, co na boisku. Rzut wolny dla Radomiaka. 25 metrów do bramki Macieja Mielcarza. A to oznacza, że futbolówkę ustawia nie kto inny jak Bartosz Sulkowski, specjalista od stałych fragmentów gry, od rzutów wolnych. Zobaczymy, czy będzie to bezpośredni strzał. Tak to wygląda do takiego zagrania. Przygotowuje się chyba Bartek. Czteroosobowy mur ustawił Maciej Mielcarz. Sulkowski. Mocne uderzenie. Skozłowała jeszcze piłka przed golkiperem Rakowa Częstochowa, ale nie miał problemów z chwyceniem piłki, mimo że tutaj całkiem śliska ta murawa. Naprawdę dziś spore ulewy na południu Polski. Tutaj nawet momentami burza przeszła nad stadionem w Częstochowie, ale już wszystko jest w porządku, można grać. Murawa, tak jak wspominałem, jest bardzo dobrze przygotowana. Atakuje Raków. I dobry powrót do defensywy Leandro. Leo bardzo dobry mecz rozegrał przeciwko Stali Stalowa Wola. O tym za chwilę. Przerywa kontrę Radomiaka arbiter, a skoro tak, to powinna tutaj być żółta kartka. Chyba skończy się na upomnieniu. No dziwna decyzja arbitra. Dlaczego przerwał grę? Jak przerwał grę, to się kartkę pokazuje. Protestują tam zawodnicy Radomiaka. Michał Chrawąż, Maciej Świdzikowski. No ale niewzruszony arbiter, nie ma żółtego kartonika. Szkoda, bo myślę, że zdecydowanie należało się to jednemu z zawodników częstochowskiego Rakowa. Radecki. Jędrzejczyk. Świdzikowski. Długa piłka, tam szukał przyjęcia piłki, może jakiegoś zgrania. Bartosz Sulkowski, jeszcze Wolski. Dobra piłka, Robski, ma dużo miejsca na lewym skrzydle, ścina do środka, Robski! Nie udało się dograć do wchodzącego Leandro, ale będzie rzut rożny dla Radomiaka. Bardzo dobra akcja zielonych. Składna, kilka podań w szybkim tempie. Z pierwszej piłki dobre ścięcie do środka Krzysztofa Robskiego. No ten zawodnik chce tutaj udowodnić na pewno, że warto na niego stawiać.
Nie ma jak na razie jeszcze bramki w zespole Radomiaka, poza tymi bramkami w meczach sparingowych, których było naprawdę dużo. Dośrodkowanie w pole karne, frunął w powietrzu Maciej Świdzikowski, jeszcze zagranie Mateusza Radeckiego, ale chwyta piłkę Maciej Mielcarz i od razu daleki wykop. Radecki. Poradzili sobie zawodnicy częstochowskiego Rakowa. Radler, długa piłka, ale do nikogo. Tam jest Sulkowski. Radecki, odbita od niego piłka, nastrzelona. I od autu Adam Waszkiewicz. Spodziewałem się, proszę Państwa, nieco większej frekwencji na stadionie w Częstochowie. Tutaj mówiło się o tym, że nawet ponad 2000 kibiców pojawi się na tym meczu. No ale dziś obserwujemy, może 1800, może max 2000, chociaż wielu kibiców stoi jeszcze przy kasach. Nie ma jeszcze kibiców Radomiaka. Nieudane uderzenie jednego z pomocników Rakowa Częstochowa i od bramki Michał Kula. Wolski odpychany był, tak jest, dostrzegł to arbiter i tutaj mamy rzut wolny na wysokości środkowej linii boiska. Sulkowski. Jędrzejczyk. Dobre podanie na prawe skrzydło. Wasilewski, Chrabąszcz, Leandro. Wiele będzie zależało od gry Leandro w dzisiejszym spotkaniu. Bardzo dużo dał zespołowi w meczu ze Stalową Wolą. Dwie bramki tego zawodnika. Można powiedzieć, że niemal w pojedynkę wygrał mecz, choć byłoby to mocno niedopowiedziane stwierdzenie, gdyż naprawdę cały zespół Radomiaka w meczu ze Stalową Wolą zagrał naprawdę bardzo dobre zawody, w szczególności drugą połowę. No ale Leo zwieńczył dzieło, Leo zdobył dwie bramki, dość efektowne. Takie też przydałyby się w dzisiejszym spotkaniu. No przynajmniej jedna na wyjeździe, każda bramka liczy się niezwykle mocno, bo trzeba będzie cenić każdy punkt, każdą bramkę. To pozwoli nieco uporządkować grę, uspokoić i spróbować atakować z kontrataku. Czyli to, do czego Radomiak ma predyspozycję. Szybcy zawodnicy w pomocy boiska. I także na skrzydłach, i także w ataku. To można wykorzystać, grając właśnie w kontrataku. No ale do tego potrzeba mieć komfort, jeśli chodzi o wynika. Na razie atakuje znów Raków Częstochowa. Dobrze w defensywie Bartosz Sulkowski i będzie rzut rożny dla gospodarzy. No widać, że mają kim straszyć, jeśli chodzi o stałe fragmenty, jeśli chodzi o rzuty rożne. Wielu zawodników Rakowa w polu karnym i to takich dosyć rosłych. Trzeba uważać. Płaskie jednak dośrodkowanie. Nie wybił Chrabąszcz, ale dobrze przytomnie Robski i okazja do kontry. Robski. Trzeba jeszcze dobrze przyjąć tę piłkę. Czy był faul? Nie, jest przy piłce. Napora. Napora! Uderzenie z dystansu. Chciałem powiedzieć, że Paweł Wolski jest przy piłce, natomiast było to lewe skrzydło i znalazł się na nim Krzysztof Napora. Znamy tę wymienność pozycji już z poprzednich spotkań, także z meczów sparingowych. Mają przyzwolenie skrzydłowi Radomiaka, by zmieniać te pozycje, także w grze defensywnej, by zaskoczyć nieco przeciwnika, by spróbować jakiejś takiej niekonwencjonalnej gry. Od bramki Mielcarz. Radecki. Napora. Do tyłu. Świdzikowski. Leje nam się tutaj, proszę Państwa, woda z dachu, który zabezpiecza nasze kamery, nasze stanowiska, natomiast nie zabezpiecza kibiców, na których notorycznie spada co jakiś czas ładnych kilka litrów wody. Ożywił się młyn gospodarzy. No i dobrze, takiej atmosfery potrzeba tutaj w dzisiejszym spotkaniu. Jest fajny klimat do piłki, fajna pogoda. Natomiast nie było jak dotąd dopingu i oby ten doping był jak najmocniejszy, szczególnie, że w drodze są także kibice Radomiaka.
Atakował grający z numerem 13 Malinowski, ale dobrze powstrzymywany tam przez jednego z defensorów Radomiaka. No i okazja do kolejnego ataku pozycyjnego w wykonaniu Radomiaka. Leandro, lewe skrzydło, to już jest wysokość pola karnego. Brazylijczyk drybluje, czaruje, co z tego wyniknie? Mamy aut dla zielonych. Sulkowski. Prawność, znowu Sulkowski, przydałoby się dośrodkowanie. Zablokowane przez grającego z numerem 22 Adama Waszkiewicza i kolejny rzut rożny dla Radomiaka. Kolejna okazja do tego, by dośrodkować, by posłać piłkę i spróbować zmusić Macieja Mielcarza do błędu. Ale tutaj trzeba koncentracji, przede wszystkim precyzji i w dośrodkowaniu, i w oddanym strzale. Sulkowski. Niezła wrzutka. Główkował Krzysztof Robski. No niewiele zabrakło, niewiele młodemu napastnikowi Radomiaka. Nie spieszy się ze wznowieniem gry Maciej Mielcarz. No będą starali się kraść te sekundy im bliżej do końca spotkania. Jeśli ten wynik się utrzyma, na pewno nie będą wahali się przedłużać gospodarze. Tutaj nawet to skromne 1-0 byłoby dla nich naprawdę bardzo dobrym wynikiem. Kolejne 3 punkty zainkasowane. No i walka o czołówkę tabeli. No ale tutaj myślę, że na jednej bramce to na pewno się nie skończy. Hraboszcz. Dzikowski, Jędrzejczyk. Dalekie zagranie, no nie wiem czy potrzebne. Nie miał szans dojść do piłki Wolski. I w ataku Raków Częstochowa. Buczkowski, długa piłka. Tu jest Malinowski, no warto zwrócić uwagę na Malinowskiego. Asysta przy pierwszej bramce, no ale to także jest doświadczony zawodnik, występował także jako napastnik, między innymi Górnika Zabrze, wiele lat w Ekstraklasie, wiele występów. Mają kilku takich doświadczonych liderów w swoich szeregach. Częstochowianie. Jest jeszcze na ławce rezerwowych na przykład Dariusz Pawlusiński, to przecież też jest była ikona Krakowi. Zawodnik leciwy, ale doskonale wiemy, jak takie doświadczenie potrafi czasami pomóc. Na te ostatnie 30-20 minut wejść na boisko jednym zagraniem. Uratować zespół przed stratą bramki, być może pomóc strzelić kolejną bramkę. No zobaczymy, jak będzie prezentował się zespół Rakowa w kolejnych minutach. Jak na razie 1-0 pozwala naprawdę na taką spokojną grę gospodarzom. I to Radomiak musi starać się kreować sytuację. Waszkiewicz. Kamiński. Kto faulował? Faulował jeden z defensorów Radomiaka. No i mamy stały fragment gry. Wysokość pola karnego przy samej linii bocznej. To jest bardzo dobra okazja do dośrodkowania, szczególnie dla zawodnika lewonożnego. Spoglądam, kto tam biegnie do piłki. Jest Łukasz Buczkowski, czyli właśnie lewa noga. Trzeba uważać. Buczkowski, niezła wrzutka. No i tam bardzo bliski strzelenia bramki był Błażej Radler. Jeszcze interwencja jednego z defensorów Radomiaka. Ta piłka chyba otarła się nieco o głowę, bo mamy rzut rożny. I być może to uratowało Michała Kulę przed koniecznością wyciągnięcia piłki z siatki. Kwadrans gry za nami, wciąż atakuje Raków Częstochowa. Buczkowski. Niskie te wrzutki, groźne. I proszę Państwa, mamy drugą bramkę dla zespołu z Częstochowy. Jej strzelcem Maksym Kowal. No zagapili się defensorzy Radomiaka. Nie tak powinno wyglądać to krycie przy dośrodkowaniach. Kolejny raz dośrodkowanie z tego samego niemal miejsca, bo wcześniej akcja Malinowskiego, teraz dośrodkowanie z rzutu rożnego.
Ten sam narożnik boiska i znów nieupilnowany jeden z zawodników. Rakowa Częstochowa, fatalny początek w wykonaniu Łukasza Radomiaka, no ale to możemy sobie powtarzać. No tu nie ma co powtarzać, tu trzeba wziąć się za grę, bo jak na razie wygląda to bardzo, bardzo słabo. Irytuje się trener Jacek Magnuszewski. A cieszą się trybuny stadionu w Częstochowie. Radecki. Kto pobudzi zespół Radomiaka do walki? Radecki na pewno to potrafi. Napora. Niedokładne zagranie. I od autu Raków Częstochowa. Buczkowski. Malinowski głową, ale jest Jędrzejczyk. Wybija daleko. Czy powalczy Leandro? Chrabąszcz. Dobra kombinacyjna akcja. Atakuje Radomiak. Radecki. Rykoszet i mamy rzut rożny dla Radomiaka. Szkoda, że nie udało się precyzyjnie uderzyć Mateuszowi Radeckiemu na bramkę Macieja Mielcarza. Bardzo dobra kontra w każdym razie. No takiej gry oczekujemy od Radomiaka. Szybkiej, składnej, nietypowych zagrań, nietypowych podań. Tak, aby defensorzy Rakowa nie potrafili odczytać zamiarów w grze piłkarzy Radomiaka. Kolejny rzut rożny. Bartosz Sulkowski. Całe mnóstwo tych stałych fragmentów gry było w meczu ze Stalówką, ale tam nie przynosiły one zbyt wielu okazji bramkowych. Jak będzie teraz? Dośrodkowanie i wybijają defensorzy, gospodarzy. Boczkowski szybko podaje piłkę do jednego ze swoich zawodników. Atakuje Malinowski, ale bardzo dobra interwencja filigranowego prawego defensora Radomiaka Macieja Wasilewskiego. Buczkowski. Malinowski. Proszę zobaczyć, jak ładnie teraz pograli zawodnicy Rakowa i świetny wślizg Wasilewskiego. No naprawdę można powiedzieć, że to jedno z najlepszych, jeśli nie najlepsze wzmocnienie jak na razie Radomiaka w letnim okienku transferowym. Bez zarzutu gra ten młody defensor wypożyczony z Wigier Suwałki. Może się podobać gra Macieja Wasilewskiego. Buczkowski, dośrodkowanie. I znów uderzenie, znów doszli do strzału zawodnicy z Częstochowy. Nie może tak to wyglądać. Muszą popracować nad grą w defensywie piłkarze Radomiaka, bo za chwilę może skończyć się to także kolejnymi bramkami. Są już kibice zielonych na stadionie, widzą ich Państwo. No i proszę zobaczyć, co się dzieje. Atakuje grający z numerem 9 Kowal. Świetna interwencja Świdzikowskiego. On trochę zgubił pomysł na tę akcję Maksym Kowal. Tutaj wystarczyło przyspieszyć i oddać strzał. Pewnie bezradny byłby Michał Kula, no ale jakieś tutaj dryblingi zaserwował kibicom w Częstochowie Maksym Kowal i bardzo dobrze interweniował ofiarnie, ślizgiem. Maciej Świdzikowski. Walczył Robski. Faulował przy tej próbie odbioru Błażeja Radlera. Błażeja Radlera, który także ma za sobą bardzo wiele występów na boiskach ekstraklasowych. Doświadczony stoper. Najbardziej chyba znany z gry w Odrze Wodzisław. Nie tylko w ekstraklasie, także w pierwszej lidze po spadku tego zespołu. Teraz Odra próbuje się odbudować w niższych klasach rozgrywkowych. Natomiast Radler wciąż trzyma poziom. Jest kapitanem obecnie Rakowa Częstochowa. Wasilewski, Chrabąszcz. Zastąpił Chrabąszcz Włodzimierza Putona po ostatnim spotkaniu. No i dziś naprawdę ma wiele do udowodnienia, bo jeśli znów złapie jakąś głupią czerwoną kartkę, jeśli znów nie zaprezentuje formy takiej, na jaką na pewno go stać, bo widać, że to jest bardzo dobry zawodnik, jeśli chodzi o technikę, natomiast także dokłada bardzo wiele, jeśli chodzi o ambicje, ale przydałoby się jeszcze więcej dokładności, więcej takiej odpowiedzialności w grze. Robski naciska Mielcarza. Robski przejmuje piłkę. Leandro, ależ błąd Macieja Mielcarza i mamy bramkę dla Radomiaka. Już tylko 1-2.
strzelcem bramki Leandro. Ależ to był błąd, ależ babol Macieja Mielcarza. No nie przystoi tak doświadczonemu golkiperowi popełniać takie błędy, ale mówiłem Państwu, że znany jest z tego także Maciej Mielcarz, że przytrafiają mu się takie wpadki, przytrafiają mu się takie nieodpowiedzialne zachowania, jak właśnie teraz. Mamy bramkę, to oznacza, że Radomiak ma na swoim koncie jedno trafienie, Raków Częstochowa dwa. I wciąż trzeba odrabiać straty, ale teraz wreszcie szczęście uśmiechnęło się do zawodników przyjezdnych, do zawodników w zielonych strojach i cieszą się także kibice Radomiaka, których jest dzisiaj w Częstochowie naprawdę bardzo wielu. Waszkiewicz, Wolski głową. Bronisławski, nie było faulu, odbiera Chrabąszcz. Robski, Leandro. No może teraz druga bramka. Leo na lewe skrzydło, jest Sulkowski. Nie zdecydowali się na taką szybką kontrę, na takie dynamiczne rozprowadzenie piłki. Zwolni nieco akcję Leandro, no i mamy rzut wolny. 40, może 35 metrów do bramki Macieja Mielcarza. To już możliwość jest do posłania piłki w pole karne. Krótkie rozegranie. Radecki. Zablokowany strzał pomocnika Radomiaka. Pędzi jeszcze Krzysztof Napora, ale odprowadzi futbolówkę na aut. I wciąż w jej posiadaniu Radomiak. Wasilewski. Radomiak. Wasilewski. Jeśli się Państwo przypatrzycie, na ramionach graczy z Częstochowa widnieją takie czarne wstążki, czarne opaski. To wynika z tego, że dziś nie gra jeden z liderów Rakowa Częstochowa, Rafał Figiel, któremu zmarł ojciec i dlatego dziś dostał, można powiedzieć kolokwialnie, wolny, ale to trudno nazwać wolnym, ma obowiązki inne, obowiązki rodzinne. Zawodnik Rakowa, koledzy w ramach Solidarności z zawodnikiem założyli, przywdziali takie czarne opaski właśnie na ramionach. Leandro, Robski, Wolski, lewe skrzydło, dobre dośrodkowanie. Leandro, ależ to chciał zrobić ładnie Brazylijczyk. Takim naskokiem, takim strzałem w stylu bardziej karate. Próbował zaskoczyć Macieja Mielcarza. Leo, no ale ten strzał bardzo niecelny i od bramki doświadczony golkiper Rakowa Częstochowa. Wasilewski, znów wygrany pojedynek, ale teraz strata, dobry powrót do defensywy Maksyma Kowala. I jeszcze raz Wasilewski. Rabąszcz, Radecki, Sulkowski. Rabąszcz. Dobrze ustawia się Raków w defensywie. Widać, że to jest wszystko poukładane, że pracował nad tym trener Mroczkowski. Dobrze przesuwają się zawodnicy, raz od lewej strony, raz do prawej. To wszystko jest wypracowane, to wszystko jest przećwiczone i zaplanowane. Sulkowski. No też znany był Radomiak po tych pierwszych dwóch meczach z bardzo dobrej defensywy. Jedyna drużyna, która nie straciła bramki, natomiast no dzisiaj te pierwsze minuty fatalne, jeśli chodzi o defensywę. Proste błędy, braki w kryciu. No i skończyło się to dwiema bramkami dla gospodarzy. Oby już tych bramek więcej nie padło, bo naprawdę takie przewagi na wyjeździe jeszcze z tak mocnym rywalem jak częstochowianie bardzo ciężko odrobić. Tymczasem nadal w ataku gospodarze. Waszkiewicz od autu. Nie pokazują się koledzy. No
Dobra interwencja Jędrzejczyka, ale jeszcze atakuje Raków. Odprowadzi piłkę grający z numerem 13 Piotr Malinowski. Buczkowski. Radecki. No i to jest okazja do kontry. Dobry pomysł Leandro. Bardzo dobre to podanie. Natomiast o kilka metrów za krótkie. Gdyby tam udało się przenieść piłkę nieco wyżej nad obrońcami, to okazję do akcji być może nawet sam na sam, a do akcji indywidualnej miałby Paweł Wolski. A tak to przenosimy się z powrotem pod bramkę Michała Kuli. Mamy dośrodkowanie. Czy to będzie out, czy to będzie rzut rożny? Za chwilę zobaczymy, co wskazał arbiter. Naprawdę, stanowiska, proszę Państwa. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Stanowiska dla operatorów kamer, dla pracy telewizji na stadionie Rakowa Częstochowa. To naprawdę ewenement, myślę, na skalę krajową. Buczkowski, dośrodkowanie. I znów udało się uderzyć. Tym razem, jeśli się nie mylę, Błażejowi Radlerowi. Ale chwyta piłkę Michał Kula i od razu dalekie wznowienie. Tam walczy Leandro. Leandro z Waszkiewiczem, jest Leo. Akcja indywidualna, no ale dobry powrót do defensywy Dominika Bronisławskiego. Hrabąszcz. Na pora. Niepotrzebne to zagranie Krzysztofa Nopory. Jest żółta kartka. Nie była to groźna akcja, nie trzeba tutaj było przerywać, bo nie wychodziła z tego żadna groźna kontra, natomiast Krzysztof Napora zdecydował się na taki zapaśniczy chwyt, no i musiało to zakończyć się żółtą kartką, która może mieć potem konsekwencje w późniejszych okresach meczu, być może trzeba będzie wykorzystać zmianę, tak by nie ryzykować utraty zawodnika. Zobaczymy, jak to będzie. Nie zdecydował się na taką zmianę w pierwszym meczu ze Zniczem Pruszków trener Jacek Magnuszewski w przypadku Michała Hrabąszcza. No i to skończyło się czerwoną kartką, drugą żółtą. Natomiast w meczu ze Stalową Wolą zmiana po 45 minutach bardzo dobrze grającego, bądź co bądź, Macieja Wasilewskiego, ale właśnie z uwagi na żółty kartonik opuścił boisko, tak by nie kusić losu, by nie prowokować jakichś niebezpiecznych sytuacji. Teraz faulowany Krzysztof Napora. Protestuje trener Jacek Magnuszewski, że tutaj też mogła być żółta kartka dla jednego z zawodników Rakowa, no ale nie mamy upomnienia, nie mamy kartonika dla gospodarzy. I teraz taki balonik, świeca w pole karne i chwyta to pewnie Maciej Mielcarz. W taki sposób na pewno Radomiak nie będzie w stanie zaskoczyć całkiem nieźle prezentujące się dziś defensywy Rakowa Częstochowa. Radecki. Buczkowski, sporo przy piłce jest ten zawodnik. Kmieć na prawą stronę, jeszcze raz Kmieć. Mocny wiatr także na stadionie w Częstochowie. No dziś taki klimat zgoła odmienny w porównaniu do poprzednich dwóch spotkań Radomiaka. Dotychczas towarzyszyły nam ogromne upały, pogoda, w której naprawdę bardzo ciężko się grało. Natomiast dzisiaj deszczyk, dzisiaj wiatr, kilkanaście stopni, myślę, że tutaj około 18-19 stopni dziś w Częstochowie. Wiele meczów w okolicy się nie odbyło z uwagi na burze, z uwagi na ogromne ulewy, natomiast no, tutaj te warunki są nieco lepsze. I ten mecz na pewno ma rację bytu, ten mecz może się odbyć. Tymczasem okazja dla Rakowa. Rzut wolny, Buczkowski dośrodkowuje. Fatalne to dośrodkowanie, kompletnie bez pomysłu. Natomiast jest jeszcze grający z numerem 26. Łukasz Góra, no i wywalczył obrońca Rakowa Częstochowa. Rzut rożny. Buczkowski i znów lewa noga, piłka dochodząca, wysoko teraz bita na długi słupek, był tam Radler, ale nie powalczył w powietrzu,
wrócił Sierobski w posiadaniu Raków Częstochowa. Jest powrót do defensywy Leandro. Przejmuje piłkę Brazylijczyk. Robski. Teraz świetny także powrót Łukasza Góry. Potrafią się organizować i jedni, i drudzy w tej grze defensywnej. Naprawdę tutaj bardzo trudno będzie zaskoczyć kogoś z kontry. Oba bloki defensywne zorganizowane są naprawdę bardzo dobrze. Ożywił się wreszcie doping kibiców Radomiaka. Mamy tutaj grupkę blisko 200, być może nawet nieco więcej kibiców z Radomia. I bardzo dobrze tak to widowisko. Miejmy nadzieję, że będzie wyglądało dzisiaj przez 90 minut. Także kibice Rakowa Częstochowa. Co widzą Państwo na ekranach? Stawili się gdzieś w całkiem sporej liczbie. Mówiłem o tym, że jest ich niecałe 2000, no teraz myślę, że już nieco więcej, bo pojawił się właśnie także ten młyn za bramką Macieja Mielcarza. Robski na pora. Jeszcze próbował przedłużyć Robski. Sporo takiej pracy niewidocznej, takiej pracy mało efektownej wykonuje Krzysztof Robski. Walczy, rozpycha się, stara się wygrywać pojedynki główkowe i robić miejsce dla Leandro. To przyniosło efekt w meczu ze Stalową Wolą, gdzie Leo miał sporo miejsca i potrafił strzelić dzięki temu dwie bramki. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj, ale na pewno taka praca, jaką wykonuje Krzysztof Robski, no, przypomina nieco Szymona Stanisławskiego, który także potrafił powalczyć, potrafił się zastawić. Tyle, że Stachu dokładał jeszcze do tego bramki. A Krzysiek Robski jak na razie bez trafienia w barwach Radomiaka. Jędrzejczyk. Długa piłka na Robskiego, ale faulował młody napastnik Radomiaka. Przewracany zdaje się Błażej Radler. Odpychany przez naporę, słuszna decyzja arbitra. Rzut wolny. Radler. Góra i kolejny faul. Niepotrzebne są takie przewinienia. Za chwilę może skończyć się tą żółtą kartką. Góra. W poprzedniej kolejce, tak jak Państwu wspominałem, Radomiak wygrał i to pewnie Państwo doskonale wiecie, 2-0 ze Stalą Stalowa Wola, natomiast Raków Częstochowa pokonał Nadwiślana Góra na wyjeździe. No wiemy, że Nadwiślan to jest bardzo specyficzna drużyna, tam się gra bardzo ciężko, szczególnie z uwagi na murawę, z uwagi na specyfikę stadionu. Ta murawa przypomina bardziej łąkę, by nie powiedzieć pastwisko. No i także te trybuny bardzo niskie, bardzo niewielkie. Potrafił sobie poradzić w takich warunkach częstochowski Raków. Dziś na pewno te warunki dużo lepsze, szczególnie jeśli chodzi o murawę. Naprawdę proszę mi wierzyć, podkreślam to już chyba trzeci raz, ale tak przygotowanej murawy to ja na boiskach drugoligowych jeszcze nie widziałem, a w porównaniu do tego, co obserwowaliśmy w trzeciej lidze łódzko-mazowieckiej, to dzisiaj tutaj naprawdę można by zrobić mały dołek. Wziąć kija i spróbować zagrać w golfa, bo naprawdę warunki do uprawiania sportu są tutaj kapitalne. Teraz leży jeden z zawodników Rakowa Częstochowa na boisku. Będzie potrzebna interwencja lekarzy. Zdaje się, że tym poszkodowanym jest Wojciech Okińczyk. A nie, informuje nas speaker zawodów, że jest to grający z numerem 19 Łukasz Kmieć. No naprawdę niewiele widać z naszego stanowiska, ale staramy się cały czas do przodu. Dopinguje, nie ustaje ten doping Rakowa Częstochowa, ale słychać tutaj, nie wiem czy nie wyraźnie, kibiców Radomiaka. No właśnie, tak jak Państwo teraz słyszą.
jest ta atmosfera boiskowego święta. Jest to jeden z najciekawszych, jeśli nie hit tej kolejki rozgrywek. No i tutaj spodziewajmy się tego, że tutaj na boisku będzie mnóstwo emocji, co widać już po liczbie strzelonych bramek w tej pierwszej połowie. No ale także nie zapominajmy o tym, że emocje mogą być także na trybunach, aby tylko wszystko przebiegało w kulturalnych warunkach. Mielcarz. Radecki. Jak na razie bez błysku Mateusz Radecki. Tylko jedna akcja tego bardzo kreatywnego zawodnika. Jedna akcja zakończona strzałem. Strzał zablokowany. Przydałoby się więcej. Sulkowski od autu. Leandro. Faulowany Brazylijczyk. Liderował w klasyfikacji najlepszych strzelców w drugiej lidze Rosji Prejera Leandro z dwoma trafieniami, razem z trzema bądź czterema, jeśli dobrze pamiętam, innymi zawodnikami z innych drużyn. Leo przewodził tej stawce, no ale to jest początek sezonu, przydałoby się tutaj regularnie zdobywać bramki. Teraz ta bramka kontaktowa dla Radomiaka, właśnie autorstwa Brazylijczyka, także już trzecie trafienie w bieżącym sezonie. Popularnego Leo. Wolski dośrodkowuje. Zablokowane to dośrodkowanie i kolejne rzut rożne dla Radomiaka. No naprawdę, powinni trenować te rzuty rożne jak najczęściej, jak najdłużej na treningach zawodnicy Radomiaka, bo w każdym meczu jest ich po kilkanaście. Wcale nie przesadzam z tymi wyliczeniami. Naprawdę Bartosz Szulkowski robi całe mnóstwo kilometrów, ale nie biegając po boisku za piłką, a biegając właśnie do rzutów rożnych. Napora próbował oddać strzał, ale zablokowane to wszystko i z kontrą rusza zespół gospodarzy, ale świetnie wybiera piłkę Radecki. Dośrodkowanie jednak do nikogo i od autu. Raków Częstochowa, irytuje się trener Jacek Marmuszewski. Nie wiem, czy Państwo to słyszą. Krzyczy tam do Mateusza, ale nie tak powinien rozwiązać tę akcję. Buczkowski. Bardzo dobrze przewrócił się Leo. To jest to doświadczenie, to jest ten boiskowy spryt. Czasami warto się przewrócić i wywalczyć jakiś stały fragment gry. No, ale nie zdecydowali się piłkarze Radomiaka na wtargnięcie w pole karne Macieja Mielcarza. Na próbę takiego zaskoczenia, jakimś dośrodkowaniem, być może światło bramki. Szkoda, szkoda. Teraz dośrodkowuje Sulkowski. Silewski. Niezła rzutka. Próbuje opanować futbolówkę Polski. No i nie ma niestety uderzenia. Mamy za to bardzo ostre starcie. Zawodnikowi Radomiaka chyba nic się nie stało. Natomiast leży tam Wojciech Okińczyc. Razem w starciu z Pawłem Wojskiem ucierpiał kapitan Rakowa Błażej Radler. A nie, jest to Błażej Radler. No mamy tutaj taki skład zespołu Rakowa, wydrukowany przez organizatora. Jest w nim sporo błędów, także jeśli chodzi o numery. Patrzą tutaj z niepokojem kibice Rakowa Częstochowa, patrzy także z niepokojem trener Radosław Mroczkowski, bo Błażej Radler to jest taki zawodnik, który kieruje defensywą, od którego ustala się Zaczyna się ustalanie składu częstochowskiego Rakowa. To naprawdę taki zawodnik, którego trudno byłoby zastąpić. Nie był w stanie zejść o własnych siłach. To z Murawy. Błażej Radler. Zmuszamy teraz na nosach. Opuszcza. Noszach. Boisko. Miejmy nadzieję, że może znaleźć grę od bramki. Maciej Mielcarz. Jędrzejczyk. W
meczu ze Stalową Wolą w przerwie. Zmieniony został Maciej Wasilewski, a na murawie pojawi się inny obrońca. Był to Jakub Cieciuraj, dał naprawdę bardzo dobrą zmianę, no, znamy umiejętności Kuby. Ale o tym za chwilę atakuje Radomiak, Wolski. Napora! Zablokowany bardzo ofiarnie, ślizgiem blokuje dośrodkowanie, czy też strzał. Łukasz Góra, no przydałoby się tutaj po krótkim słupku może uderzać. Ale to wszystko łatwo się mówi, łatwo wygląda, natomiast ta murawa także warto pamiętać, że jest dzisiaj całkiem śliska. Udanie nieco wyrzuciło Krzyśka na porę, no ale kolejna dobra akcja Radomiaka i kolejny rzut rożny dla Zielonych. Sulkowski, pole karne. Jeszcze na porę skakał do główki, walczył tam Wolski. Odpychał prawą, no i mamy kolejny stały fragment gry, obyło się bez kartki. Za chwilę zobaczymy, czy skończy się tylko na upomnieniu ustnym. Chyba tak, nie wyciąga kartonika arbiter Radosław Wąsik. Atakuje Raków, to jest prawe skrzydło. Kamiński, piłka w pole karne. Walczył Maksym Kowal i wywalczył rzut rożny. Jak na razie większość tych dośrodkowań ze stałych fragmentów gry kończyła się przynajmniej oddaniem strzału przez napastników częstochowskiego Rakowa. Trzeba naprawdę wykazywać się dużą koncentracją, by nie stracić kolejnego gola, bo jeżeli Radomiak straci bramkę numer 3, to tutaj już mogłoby być naprawdę bardzo, bardzo nieciekawie. A tak to wciąż mamy wynik, który obliguje Radomiaka do dalszej walki, który pozwala myśleć o korzystnym rezultacie. Nikt nie zamyka tej akcji. Wybija Leandro. Jest Wasilewski. Dobra piłka do Napory. Ten teraz powędrował na lewe skrzydło, ale jest osamotniony Krzysztof Napora. Potrojony. Nawet czterech zawodników Rakowa przy Krzyśku. Zagranie do Mielcarza. Już tutaj widziałem nerwy w oczach kibiców Rakowa, no ale poradził sobie tym razem z wybiciem. Nie kalkulował, nie próbował driblingu. Maciej Mielcarz. Chłopski. Napora. Jeszcze Wolski. Dośrodkowanie. Nie miał kto zamknąć tej centry. Nie było tam Krzysztofa Robskiego. Nie było też prawego napastnika. No ale też trudno oczekiwać od tego dla Andro, by walczył w powietrzu, by zdobywał bramki głową. To raczej jest taki zawodnik, który lepiej czuje się z piłką przy nodze. Od takich pojedynków główkowych jest Krzysztof Robski, ale teraz uwaga, bo atakuje Raków. Za mocne podanie na lewe skrzydło do Piotra Malinowskiego i całe szczęście tutaj możemy odetchnąć z ulgą, bo naprawdę bardzo groźnie wyglądała ta kontra, przynajmniej tak się zapowiadała w wykonaniu Rakowa Częstochowa. Wasilewski od autu. Ależ dzisiaj żyje trener Jacek Magnuszewski, nie stoi, nie siedzi, cały czas chodzi tutaj, pokazuje zawodnikom, podpowiada, co mają robić. Jaut dla Rakowa Częstochowa, to już jest wysokość pola karnego. A jednak troszeczkę cofnął się Adam Waszkiewicz i znów on przy piłce. Kamiński powstrzymywany chyba przez Maćka Świdzikowskiego i kończy pierwszą odsłonę spotkania arbiter dzisiejszego spotkania, pan Radosław Wąsik. Nie była to dobra połowa w wykonaniu Radomiaka, natomiast momenty były, jak to się mówi, i na pewno takich momentów przydałoby się więcej. Trzeba teraz mocno skupić się na wyeliminowaniu tych błędów, szczególnie w grze defensywnej, no i na poprawieniu skuteczności na drugą połowę. Maciej Mielcarz, z numerem 22 Adam Waszkiewicz, ósemką kapitan drużyny Błażej Radwer, z numerem 26 Łukasz Góra, z numerem 23 Dawid Kamiński, z 19 Łukasz Kmieć, z 15 Dominik Bronisławski, z 13 Piotr Malinowski, z 18 Wojciech Okińczy, z 9 Maksym Kowal i z 20 Łukasz Buczkowski. Wracamy na boisko, druga połowa spotkania. Jedna zmiana w zespole Radomiaka. Na murawie pojawi się Dawid Kwiech. To będzie debiut pozyskanego z Widzewa Łódź skrzydłowego, a zastąpi
Krzysztofa na porę. To, o czym mówiłem, czyli żółta kartka Krzyśka, niepotrzebnie złapana. I już była powodem do tego, by dokonać zmiany. Ma okazję do debiutu Dawid Kiek. Zobaczymy, co pokaże. Jego asystenci Baryca i Michał Wasil, a sędzią technicznym jest pan Wojciech Myć. Za chwilę początek drugiej części meczu. Przypominam, Raków prowadzi 2-1 po bramkach. No i też nie można się dziwić, powinna podobać się gra. I Maksyma Kowala. Radosławowi Mroczkowskiemu arbiter techniczny ogłasza właśnie zmianę Dawida Kieka. Dawid będzie występował w dzisiejszym meczu z numerem 32 żółte korki Wrocław Poznań. Jak na razie na lewym skrzydle będzie prezentował się pomocnik Radomiaka. O proszę, tego jeszcze nie było. Muzyki zapomniał wyłączyć speaker dzisiejszych zawodów. Tutaj w Częstochowie na stadionie Rakowa mamy także taki podobny jak na Struga 63 gołębnik. No i z tego gołębnika pewnie speaker nie słyszy. A tak to gramy przy muzyce. Niech będzie i tak. Świdzikowski. Jędrzejczyk. Aut dla Radomiaka. Wasilewski. Próbował fajnego zagrania Leandro. Takiego nietypowego, niesztampowego z pierwszej piłki. No szkoda, że to się nie udało. Miałby dobrą okazję do wybiegnięcia sam na sam. Paweł Wolski. Sułkowski. Świdzikowski. Radecki. Cross Świdzikowskiego. I teraz atakował Leandro. Ale niestety nie udało się opanować w piłki Brazylijczykowi. Dobra interwencja Buczkowskiego. No jest to jeden z wyróżniających się zawodników. Łukasz Buczkowski, numer 20. W zespole Rakowa Częstochowa. Naprawdę bardzo dobre zawody jak na razie tego obrońcy. No ale to nie jest sprawa Radomiaka. Radomiak powinien skupić się na własnej grze, bo jak na razie ona nie wygląda najlepiej, na pewno nie wygląda tak, jakbyśmy tego mogli oczekiwać. Leszkiewicz. Kamiński. Interwencja Kwieka, odbiera piłkę zawodnik Radomiaka. Jeszcze Kwiek. Nieudany dribbling. Jeśli chodzi o zmianę, to w drużynie gości pojawił się po przerwie na boisku Dawid Kwiek, numer 32. I znów bardzo dobrze interweniuje Wasilewski, ale tylko na krótki moment, bo udało się ją oswobodzić jeszcze skrzydłowemu Rakowa Częstochowa i świetnie chwyta piłkę Michał Kula, ratując swój zespół przed stratą bramki, bo tam już czyhał na oddanie strzału Maksym Kowal. Sułkowski, od razu długa piłka, nie namyślał się zbyt długo, ale bardzo niedokładna. Mają problemy dzisiaj z tymi przerzutami, z tymi piłkami granymi górą zawodnicy Radomiaka. To może trzeba grać dołem. Najprostsze metody zawsze są najskuteczniejsze. Sułkowski. Po ziemi. To także się nie udało, ale chyba będzie out. Tak jest. Dostrzegł to arbiter liniowy. Zamachał chorągiewką i zaufał mu arbiter główny. Jest szybkie wznowienie z autu. Robski. Utrzymał się przy piłce Paweł Wolski i oddał tu Radomiak. Z piłką w rękach Sulkowski. Świdzikowski. Jędrzejczyk. Dziś na palcach jednej ręki można by policzyć akcje Radomiaka, które sunęły środkową strefą boiska. Wszystko starają się pchać raczej albo lewym skrzydłem, albo prawym. I być może jest to jakaś recepta, natomiast nie ma dzisiaj na boisku Dariusza Brągiela, dotychczas etatowego skrzydłowego. Prostopadła piłka na Robskiego, świetnie interweniuje na przedpolu. Tym razem się także nie pomylił Maciej Mielcarz. Nie ma dziś w kadrze meczowej, także ciną z rangu. No jest tych zawodników ponad 20 w zespole Radomiaka i nie wszyscy mogą się zmieścić
w meczowej kadrze. Ostatnio wypożyczony został do Energii Kozienice Rafał Stróżka, 17-letni pomocnik. No nie ma miejsca dla takich zawodników w kadrze meczowej, no bo wiadomo, że tych zawodników trener Jacek Mangoszewski może zabrać jedynie 18 na mecz, a co z pozostałymi? Nie ma zespołu rezerw w Radomiaku. Hrabąszcz. Wasilewski, aut dla Radomiaka. Przecinał podanie Piotr Malinowski. Leandro. Faulowany Hrabąszcz. No i teraz trzeba się przygotować do tego stałego fragmentu gry. Tu nie ma się co spieszyć. Biegnie już do piłki Sulkowski. A to oznacza, że za chwilę będziemy mieli dośrodkowanie w pole karne. Przydałoby się to zrobić z dużą dokładnością, tak aby spróbować zaskoczyć Macieja Mielcarza. Być może nawet takim bezpośrednim. Ale uderzeniem, ale dośrodkowaniem. Potrafi to robić Bartosz Sulkowski. Sulkowski, dobrze wita piłka, ale tam świetnie interweniował jeden z defensorów Rakowa Częstochowa. Hrabąszcz. Wybija Wasilewski. Spalonym chyba Mateusz Radecki, tego dopatrzył się arbiter. Sygnalizacja liniowego. Z liniowymi się nie dyskutuje, a więc przy piłce Raków Częstochowa. Druga piłka, świetnie opanowuje Świdzikowski, jest Jędrzejczyk. No, posiada Radomiak w swoich szeregach jeszcze jednego, bardzo solidnego stopera. No ale nie ma miejsca dla takich zawodników, właśnie jak Sylwestrzak, nie ma miejsca po prostu. Radomiak dysponuje bardzo wyrównaną kadrą, jest po kilku zawodników na każdą pozycję. I Radosław Sylwestrzak, mówiąc kolokwialnie, musi grzać ławę, bo Norbert Jędrzejczyk i Maciej Świdzikowski prezentują się naprawdę bardzo dobrze. O ile Świdzika, kapitana zespołu, raczej nie da się wygryźć, o tyle Norbert Jędrzejczyk na razie także pokazuje, że on tutaj miejsca w pierwszej jedenastce nie odda. I Radosław Sylwestrzak musi jeszcze poczekać na swoją szansę, natomiast teraz atakował Raków Częstochowa. Świetna interwencja Michała Kuli, strzał z dystansu, ale w środek bramki. Takimi uderzeniami doświadczonego golkipera Radomiaka raczej nie sposób zaskoczyć. Andrzejczyk dobrze opanował Robski. To jest właśnie to, czego nie widać. To jest to, na co się nie zwraca uwagi, ale pozwolił utrzymać się przy piłce w ofensywie Radomiakowi Krzysztof Robski. Dośrodkowuje Sulkowski, bardzo głęboka wrzutka i kto ją zamknie? Nikt jej nie zamknął. I od bramki Maciej Mielcarz. Porównywalnie większym doświadczeniem mogą legitymować się zawodnicy Rakowa Częstochowa. Nie mówię tu oczywiście o wszystkich zawodnikach, natomiast generalnie gdyby tak spojrzeć na średnią wieku obu zespołów, to myślę, że tutaj Raków zdecydowanie górowałby nad Radomiakiem. Zieloni to młody zespół, zespół, który musi się jeszcze uczyć. Szczególnie uczyć się tej drugoligowej, bardziej dojrzałej piłki niż to było w rozgrywkach trzecioligowych. Dba o to także trener Jacek Magnuszewski, o to by zawodnicy radzili sobie z presją, by nie pękali, by potrafili zaprezentować pełnię swoich możliwości, nie zważając na to, co dzieje się, czy to na trybunach, czy na to, jak duża presja medialna spada na zawodników Radomiaka, bo ta presja medialna jest zawsze. Teraz wybija Jędrzejczyk daleko, daleko w trybuny, choć tam już nie ma trybun, tam już jest płot odgradzający. Takie małe boisko, w zasadzie to jest boisko do koszykówki betonowe. No w takim dość oryginalnym miejscu jest położony stadion Rakowa Częstochowa. Widać, że to obiekt bardzo leciwy. Pewnie przydałby się tutaj częstochowiano stadion nowy, natomiast w Częstochowie, tak jak podobnie w Radomiu, także inne dyscypliny, często bardziej popularne niż piłka nożna. Jest żużel, jest siatkówka na bardzo wysokim poziomie ekstraklasowym. I jeszcze kilka innych sportów, także na pewno tutaj w Częstochowie kibice
sportu nie mogą się nudzić. Wolski sprytnie teraz położył na murawie zawodnika Rakowa. Jeszcze Wolski, teraz pomaga Murowski. Wolski. Interweniuje Maciej Mielcarz, czy będzie rzut karny? Tak jest, wskazuje na jedenastkę arbiter, protestuje Mielcarz, ale tutaj ewidentnie faulowany Paweł Wolski. Bardzo dobra akcja Domiaka, ale tu cała zasługa, jeśli chodzi o tę akcję, to świetny pomysł Pawła Wolskiego. Najpierw indywidualnie minął dwóch zawodników, potem rozegrał dwójkowo na skrzydle futbolówkę z Krzysztofem Robskim i dzięki temu mamy rzut karny, błąd Macieja Mielcarza. No nie ma na pewno dzisiaj dobrego dnia golkiper Rakowa Częstochowa. Już czeka na ustawienie futbolówki na 11 metrze. Na wapnie Rossi, Pereira, Leandro. Cieszą się kibice Radomiaka, ale na razie jeszcze nie ma się z czego cieszyć. Na razie trzeba ten rzut karny zamienić na bramkę. Nie spieszy się Brazylijczykowi. Czy uda się Radomiakowi doprowadzić do remisu? Oko w oko. Leandro z Mielcarzem. Kto wygra ten pojedynek nerwów? Jest już gwizdek arbitra. Leandro czy Mielcarz? Leandro! I bramka! Bardzo ładnie wykonany rzut karny. Precyzyjny strzał po ziemi. Proszę Państwa, mamy w Częstochowie 2-2. Radomiak odrobił dwubramkową stratę. I jest okazja do radości i dla zespołu, i dla tych licznie zgromadzonych kibiców w klatce gości. Mamy 2-2 na stadionie w Częstochowie. I jeszcze wiele minut. Ponad pół godziny. By być może pokusić się także o bramkę numer 3. A tymczasem będzie zmiana. W zespole Rakowa, no musi reagować trener Mroczkowski. Jest grający z numerem 6 Peter Hoferica, a zastąpił Wojciecha Okińczyca, strzelca pierwszej bramki na Rakowa Częstochowa. Ależ mecz, ależ emocje. Kto by się spodziewał takiego scenariusza przed tym spotkaniem? Wreszcie to Rakowowi powinno się spieszyć. Teraz to Raków musi strzelić bramkę, by myśleć tutaj o wywiezieniu 3 punktów, a tak jak mówiłem przed spotkaniem dla Radomiaka. Jeden punkcik także byłby tutaj bardzo cenny. Raków to mocny przeciwnik. Raków to przeciwnik, który będzie liczył się w walce o awans. Trzeba szanować każdy punkt wywieziony z Częstochowy, ale trzeba jeszcze grać. Jeszcze ponad pół godziny do końca regulaminowego czasu gry. Atakuje Kamiński, świetnie interweniuje Bartosz Sulkowski, faulowany jeszcze były zawodnik Siarki Ternobrzeg. Ucichły teraz trybuny w Częstochowie. Zastanawiają się kibice, co stało się z ich zawodnikami. Słabo prezentuje się Raków, jakby nieco opadł z sił, jakby nie miał tych zawodników, którzy potrafiliby wziąć na siebie ciężar gry. Kula. Niedokładne to wybicie Michała Kuli, oddał tu częstochowianie. Prawąż. Jeszcze Radecki, utrzymał w boisku Dawid Kwiek, Sulkowski do przodu, świetnie wybija Adam Waszkiewicz i przy piłce Raków Częstochowa, ale tylko na krótką chwilę. Podał tu Sulkowski, czeka na podanie Dawid Kwiek, jak na razie nie tak dawno pozyskany zawodnik Radomiaka nie pokazał z dobrej strony, nie pokazał generalnie nic, natomiast warto dać mu szansę. Jest jeszcze nieprzygotowany do sezonu, sporo czasu poświęcił na szukanie klubu, a to oznacza, że nie trenował regularnie. Teraz faulowany Malinowski i żółta kartka dla Bartosza Sulkowskiego i okazja dla gospodarzy do tego, by znów wyjść na prowadzenie. Golówkę ustawia oczywiście Łukasz Buczkowski, numer 20.
A w polu karnym jest już kilka czerwonych koszulek. Już tutaj z tej odległości, przy tak śliskiej murawie, to już można by pokusić się o uderzenie bezpośrednie na bramkę Michała Kuli. Tym bardziej, że jedynie dwóch zawodników Radomiaka stoi w murze. Na jakie rozwiązanie zdecyduje się Łukasz Buczkowski? Jest gwizdek arbitra. Buczkowski bezpośrednio. No tutaj groźnie było, bo Michał Kula nie zdecydował się na łapanie piłki. Udało się wypiąskować futbolówkę na rzut rożny. I kolejna okazja dla Rakowa Częstochowa. Buczkowski. Uff, proszę Państwa, kolejne dośrodkowanie z rzutu rożnego i kolejny bardzo groźny strzał. Tym razem na całe szczęście futbolówka trafiła prosto w ręce Michała Kuli. Natomiast no, ta gra defensywna dzisiaj kuleje i to bardzo. Atakuje Wolski, leży na boisku chyba Leandro, jeśli dobrze widzę. Ucierpiał w starciu z jednym z zawodników Rakowa, ale już podnosi się Brazylijczyk. Atakuje Radomiak. Radomiak zablokowany. Nie było ręki zdaniem arbitra. Sulkowski będzie szukał dośrodkowania. Rzutka, ale wprost w ręce Macieja Mielcarza. Malinowskiego. Ten jednak nie dotarł do piłki. Zbyt mocne to było podanie, ale też zapominają czasami zawodnicy o tym, że murawa jest bardzo śliska, że ta murawa raczej nie współgra z długimi piłkami, z piłkami, które wpadają w kozioł. Wtedy bardzo, bardzo przyspieszają, powodując, że trudno jest ją opanować. Radecki. Leandro nie zdecydował się na strzał, choć miał ku temu możliwość. Kwiek. Leandro, bardzo dobra dwójkowa akcja. Kwiek dośrodkowuje. Niezła wrzutka, jest Wolski. Ale niedokładna ta główka skrzydłowego Radomiaka. Futbolówkę złapał Maciej Mielcarz. Chrabąszcz odbiera piłkę. Jeszcze Chrabąszcz. Radecki. Ach, szkoda, że nie zdecydował się na zagranie na prawe skrzydło Mateusz Radecki. Tam uciekał Wasilewski, ale jeszcze Chrabąszcz. Atakuje Radomiak, zamknięci w hokejowym zamku zawodnicy Rakowa Częstochowa. Niedokładne jednak to dośrodkowanie, zdaje się, Dawida Kwieka. Staje doping kibiców Radomiaka. Słychać ich bardzo, bardzo wyraźnie. Nie tylko na stadionie, myślę, że w całej okolicy. Teraz nabity piłką Bartosz Sulkowski i już atakuje Raków Częstochowa. Asekuruje Jędrzejczyk. Nie wiem, dlaczego nie wybiegł teraz do piłki. Nie złapał jej Michał Kula. Teraz Dawid Kwiek. Robski. Wolski, prawe skrzydło. Ma bardzo dużo miejsca Wolski. Czy zdecyduje się na strzał? Nie, rozciąga piłkę do Wasilewskiego. Ten dośrodkowuje. I tutaj nie połapał się Krzysztof Robski. Szkoda, bo to było dobre dośrodkowanie. Nie wiem, dlaczego nie zdecydował się na strzał popularny Ropa. Nie może napastnik być zaskoczony dośrodkowaniem. On musi się spodziewać tego, że piłka będzie gdzieś tam zaadresowana do niego. A tymczasem atakuje Malinowski. Malinowski! Prost w ręce Michała Kuli. Może się podobać to spotkanie. Sporo strzałów, przynajmniej w tej drugiej połowie. Tutaj bardzo naprawdę zacięta rywalizacja pomiędzy jednym i drugim zespołem. Poprawił swoją grę Radomiak. Osłabił nieco Raków i to powoduje, że spotkanie jest o wiele bardziej wyrównane. I mamy dzięki temu o wiele więcej emocji. Świdzikowski do Jędrzejczyka. Podwójną zmianę szykuje trener Młoczkowski. Ale to za chwilę. Kraków,
Kozłowski. Nie wiem, czy nie był faulowany napastnik Radomiaka. Nie użył gwizdka arbiter. Przytrzymywany tam nieco przy tej walce o piłkę. Ściągany do tyłu Krzysztof Robski. Bronisławski do Waszkiewicza, ten do przodu, ale niestety dla Rakowa nie opanował piłki. Malinowski. I jeszcze Kamiński. Kamiński dośrodkowuje, wybija Świdzikowski. Proszę zobaczyć, jak ładnie operują piłką, jak ładnie ta piłeczka chodzi jak po sznurku. Pomiędzy zawodnikami w czerwonych strojach, bardzo ładny, ofiarny wślizg Pieka. Faulowany tutaj zdecydowanie Krzysztof Robski. I tutaj także trzeba pochwalić młodego napastnika Radomiaka, choć powinna tutaj być, że ewidentna żółta kartka dla chyba Błażeja Radlera, który nieco ucierpiał w tym starciu. Kuleje doświadczony obrońca Rakowa Częstochowa. Mamy tą podwójną zmianę, natomiast wspomnę jeszcze o tym, że naprawdę trzeba pochwalić Krzysztofa Robskiego. On potrafi się zastawić i robi z tego użytek. Potrafi opanować piłkę, spróbować oddać ją kolegom. Tak właśnie wyprowadza się kontry i do tego bardzo przydatny jest Krzysztof Robski. A boisko opuścił drugi strzelec bramki, Max Rykował, numer 9. Dawid Kamiński wygrał z numerem 23 i zdobywca drugiej bramki Max Rykował, numer 9. Ich miejsca zajęli... Ma też numer ramię Dawida Kamińskiego, czyli prawoskrzydłowego, grającego dotychczas z numerem 23, jego miejsce. Bardzo doświadczony Dariusz Pawłusiński, przygotowany tego zawodnika, bo wiemy, że to doświadczenie może się przydać. Tacy zawodnicy może biegają nieco mniej, natomiast jak najbardziej potrafią siać zagrożenie. Wolski w pole karnej, interweniuje Radler. No widać, że już tam ból odczuwa ten zawodnik, już kuleje po każdej interwencji. Dla Radomiaka. Sulkowski już zmierza do piłki. Bardzo głęboko ustawieni zawodnicy Radomiaka. To już mogliśmy obserwować w poprzednich spotkaniach. Sulkowski. Wbijają zawodnicy Rakowa. Uderzenie Jędrzejczyka. Nie walczył o piłkę Leandro. Szkoda, szkoda. Chociaż tam chyba byłaby pozycja spalona. Malinowski z Hrabąszczem. Proszę zobaczyć, jak ograł Hrabąszcza Malinowski. Nie faulował Hrabąszcz i odzyskuje piłkę Radomiak. Radecki, długa piłka. W ataku Raków, lewe skrzydło. Koferica, bardzo dobre, prostopadłe zagranie, tam biegał Łukasz Buczkowski, ale nic z tego nie wyszło i od bramki Michał Kula, trzeba uważać na te prostopadłe piłki. Stoperzy Radomiaka raczej tacy mało zwrotni, raczej tacy niezbyt szybcy. To powoduje, że te prostopadłe podania, czy to po ziemi, czy to górą, mogą siać spore zagrożenie. Będzie zmiana, schodzi chwalony przeze mnie za to spotkanie Krzysztof Robski, chociaż znów bez gola. Młody napastnik Radomiaka, no ale te gole jeszcze na pewno kiedyś przyjdą, natomiast na pewno trudno odmówić zaangażowania, walki i spełnienia swojej roli na boisku. Krzysztofowi Robskiemu na murawie pojawia się inny młodzieżowiec. Paweł Uliczny. On teraz właśnie w walce o górną piłkę. Nie udało się otrzymać futbolówki, ale jeszcze jest Sulkowski. Kwiek. 69. Do tyłu, do Ulicznego, dośrodkowanie. I znów wybija Radler. Hrabąszcz. 23. Zmienił on Krzysztofa Robskiego, który dał z numerem 96. Wasilewski. Przydałaby się centra. Radecki powędrował teraz na pozycję napastnika, to on będzie odpowiadał za grę w powietrzu, zamiast zbieranie górnych piłek. Potrafi to także robić Mateusz.
Uliczny podał w zasadzie sam do siebie. Świetne przepuszczenie Sulkowskiego. Uliczny, dobre dośrodkowanie. Kto tam to zamknie? Nie nabiegł Paweł Wolski. Radecki ładnie teraz zagrał Mateusz, no ale zbyt wiele już tych driblingów. Jeszcze jest Chrabąszcz, Chrabąszcz, ależ to zagranie teraz niezbyt dobre, wręcz bardzo niedobre, bo ten strzał powędrował o ładnych kilka metrów i obok, i nad bramką Macieja Mielcarza. Będzie zmiana i schodzi kontuzjowany Radler. Mówiłem o tym, że kuleje po każdej interwencji. A na murawie pojawi się grający z numerem 30 Filip Kędzia. Komplet zmian zatem w zespole Rakowa-Częstochowa. Ma jeszcze możliwość korekty ustawienia, korekty składu trenera Jacek Magnuszewski. Szedł z boiska, grający z numerem 8 Błażej Radler. Jego miejsce zajął Filip Kędzia. Mielcarz wybija. Numer 30. Potrzebny jest taki pressing, chociaż wiadomo, że sił już coraz mniej, że naprawdę wiele serca dzisiaj zostawili na boisku piłkarze Radomiaka. No ale jeśli chce tutaj Radomiak myśleć o wywiezieniu 3 punktów, to warto jeszcze powalczyć, warto jeszcze obowiązki kapitana dać coś od siebie. Jeśli nie można dać z płuc, to trzeba dać z wątroby, jak mówi stare piłkarskie porzekadło. Walczył Uliczny, on powinien mieć jeszcze siły, bo dopiero co pojawił się na boisku. Ale w ataku teraz Raków Częstochowa. Proszę zobaczyć, kilkoma zawodnikami sunie teraz ta ofensywa. Gospodarzy świetnie w odbiorze piłki. Wasilewski do spółki z Chrabąszczem. Chrabąszcz, niedobre to zagranie, ale ratuje to wszystko Wolski. I znów przy piłce Raków. Dużo niedokładności, dużo chaosu i w jednej, i drugiej drużynie. Mieć. Przecina podanie Wasilewski. No proszę zobaczyć, jaki chaos. Raz piłkę tracą jedni, raz drudzy. Niewiele z tego wynika. Teraz czy przejmie ją Radecki? Nie udało się to. Walczy Kmieć. Piłka na prawą stronę. Tu jest Pawlusiński. Pawlusiński, proszę zobaczyć, ile miejsca miał Dariusz Pawlusiński. Waszkiewicz powstrzymywany bez faulu przez Mateusza Radeckiego. Uliczny. Sulkowski. Trzeba by wybić tę piłkę. Nie ma co się tu bawić. No dobrze, że nie skończyło się to w gorszy sposób. Tak, tu mamy tylko aut dla Waszkiewicza. Niepotrzebne są te kombinacje. Teraz mamy dwie piłki na murawie. No dwoma piłkami to na pewno nie pogramy. Przerywa gra arbiter. I znów powtórzony będzie ten aut dla Rakowa Częstochowa. 22, Adam Waszkiewicz. Kmieć. Waszkiewicz. No nie wiem, czy nie należałaby się żółta kartka Waszkiewiczowi za to odkopanie. Zdecydowanie po gwizdku wykopał gdzieś tam piłkę w trybuny. Na szczęście tutaj dla obrońcy Rakowa, jeden z chłopców od podawania piłek, dość szybko obsłużył podanie Michała Kule, dlatego może nawet nie dostrzegł tego arbiter. Nie można tu mówić o grze na czas. Walczy Kuchetrzu Leandro, walczy Kwiek, odpychany. Jest rzut wolny. 20 metrów do bramki Macieja Mielcarza. To jest taka odległość, z której chociażby Bartosz Sulkowski potrafi zaskoczyć nie jednego golkipera w tej lidze. Jest tam kilku chętnych do oddania strzału. Zobaczymy, kto zdecyduje się na uderzenie. Dyskutuje Sulkowski, tam Leandro uspokaja. Jest też Dawid Kwiek, no ale chyba tutaj nie odda piłki Bartosz Sulkowski. Jeszcze krótka dyskusja między zawodnikami Radomiaka. Ustawia w tym czasie mur Maciej Mielcarz, 5 zawodników w czerwonych koszulkach. A na polu nawet wszystko zakazuje.
Sulkowski przeskakuje, jest Kwiek jednak. Czy było tam zagranie ręką? Nie było, choć protestują zawodnicy Radomiaka. Niewzruszony arbiter. Dość oryginalne to wykonanie. Nie wiem, czy nie lepiej, gdyby na strzał zdecydował się Bartosz Sulkowski, który nabiegał tak dość oryginalnie. Bo nabiegał tak, jakby chciał uderzyć prawą nogą. A wiemy doskonale, że jest to zawodnik lewonożny. Teraz na murawie pojawi się Dariusz Brągiel. Czyli ten wielki nieobecny w wyjściowej jedenastce, ten, który przyzwyczaił nas do tego, że był podstawowym zawodnikiem Radomiaka i prezentował bardzo dobrą formę. Natomiast dzisiaj na takie małe zaskoczenie chciał zdecydować się ten Jacek Magnuszewski. Dariusz to jest bardzo szybki zawodnik, dynamiczny i być może na podmęczonego przeciwnika będzie w tym momencie idealny. Schodzi z murawy Paweł Wolski. Oferica traci w prosty sposób. Leandro, ten też niezbyt dokładnie, ale jeszcze jest Brągiel. Leandro. Brągiel, teraz przydałoby się dośrodkowanie. Zablokowane i nie będzie nawet na tym Radomiaka. Jeszcze Leandro. 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 Wybija jak miecz. Paweł Wolski, a jego miejsce zajął Brągiel. Brągiel numer 21. To już jest zmasowany atak Radomiaka. Cały czas przy piłce utrzymują się zieloni. A tylko są w stanie wybijać futbolówkę jak najdalej od własnej bramki. Gospodarze. Radecki do prawej strony. Wasilewski. Uliczny. Kwiek. Niedobre to dośrodkowanie Dawida Kwieka. Bronisławski do Pawłusińskiego. Ten jednak już, to już nie są te lata, to już nie ta zwrotność Dariusza Pawłusińskiego, który teraz przejął opaskę kapitana od Błażeja Radlera. Całe mnóstwo bramek w barwach Krakowi i kilku innych klubów w bogatej karierze Dariusza Pawłusińskiego. Naprawdę nazwisko jak na drugą ligę robi wrażenie. Malinowski, Malinowski nieatakowany, Malinowski, Pawłusiński i mamy 3-2 dla Rakowa. No mówiłem, proszę Państwa, o tym, że trzeba pilnować tego doświadczonego lisa, czyli Dariusza Pawłusińskiego, ale też bardzo wiele metrów z piłką przebiegł. Piotr Malinowski nieatakowany w biegu w pole karnej i obsłużył podaniem kolegę. No i w takich okolicznościach bardzo smutny Radom, jak traci trzecią bramkę. I znów trzeba odrabiać, znów trzeba gonić wynik. 77 minuta, zdenerwowany bardzo trener Jacek Magnuszewski. Nie ma co się dziwić, te bramki, które Radomiak traci, szczególnie tam, nie można sobie dać wrzucić w ten sposób piłki. Piłka rozegrana z autu, w bardzo prosty sposób. Piotr Malinowski tam w towarzystwie trzech defensorów biegł w pole karne. Nie można w ten sposób, proszę Państwa, tracić bramek, bo to nie przystoi solidnemu drugoligowemu zespołowi. Najpierw gol stracony w pierwszej minucie, w bardzo dużym błędzie defensywy. Można powiedzieć, że Radomiak przysnął na początku tego spotkania. Potem gol stracony w pozostałym fragmencie gry. Teraz gol stracony w taki bardzo prosty sposób. No nie wypada, naprawdę nie wypada, panowie. Tracić bramek. Defensywa Radomiaka, która do tej pory słynęła. Może nie tyle słynęła, bo trudno powiedzieć, że ktoś słynie po dwóch kolejkach. Natomiast jak najbardziej legitymowała się bardzo dobrym, najlepszym w lidze dorobkiem. Dorobkiem bez straconej bramki. Dziś ta defensywa gra bardzo, bardzo słabo. Mielcarz daleko od własnej bramki. Teraz Raków na pewno cofnie się do defensywy. Będzie atakował Radomiak. Jędrzejczyk. Próbował takiego szalonego uderzenia Kacper Łazaj, ale to wszystko zablokowane. I w ataku Radomiak. Wasilewski, Wasilewski. Leandro. Czy uda się trzecią bramkę strzelić Brazylijczykowi? Przydałby się hat-trick Leo, ale ileż też można wymagać od Leandro. Radomiak to nie jest zespół, który nazywa się RKS Leandro, a RKS Radomiak. Tutaj wymagamy od 11 zawodników, by brali na siebie ciężar gry. 11 zawodników, którzy na pewno mają ku temu umiejętności, by przechylić
szalę zwycięstwa, czy choćby uratować jeden punkt w tym spotkaniu. Bo dzisiaj już trudno mówić tutaj o zwycięstwie. Mamy nieco ponad 10 minut do końca i tutaj naprawdę dobrze będzie, jeżeli Radomiak jeszcze strzeli bramkę, jeżeli pokona Macieja Mielcarza. Tutaj na pewno Raków cofnie się bardzo do defensywy. Ale żeby Radomiakowi udało się bramkę strzelić, to przydałaby się dobra gra całego zespołu, a tego jak na razie nie widać. Proszę zobaczyć, kolejna strata, atakuje Malinowski. Malinowski, uciekła mu piłka i bardzo dobrze dla Radomiaka, bo tam uciekał już Pawlusiński na prostopadłe podanie. Faulowany Hoferica. Protestuje Hrabąszcz. Mieć na lewo do Hofericy. Malinowski. Wbija Wasilewski. Jest uliczny, a nie to chyba Dariusz Brągiel, a jeszcze tym bardziej nie, bo to Michał Hrabąszcz, proszę mi wybaczyć. Ogromna odległość dzieli kamerę od akcji, która toczy się na Państwa oczach. Jędrzejczyk. Radecki. Może jakaś akcja Mateusza Radeckiego, dziś nie najlepszy występ po poprzednich dwóch. Był wyróżniający się napastnik Radomiaka, nie wiem czy nie najlepszy, jeśli chodzi o mecz ze Stalą Stalowa Wola, natomiast dzisiaj Mateusz nie prezentuje tego poziomu, do którego nas przyzwyczaił i szkoda. Bo teraz w tych ostatnich minutach, w ostatnich 9, już nawet nie minutach, przydałoby się właśnie jedno takie niekonwencjonalne zagranie. Jeden dribbling, jeden strzał, taki zaskakujący w wykonaniu Mateusza Radeckiego. No zobaczymy, co przyniosą najbliższe minuty. Na razie jest 3-2 i trzeba gonić wynik. Czego dopatrzył się arbiter? Chyba przewinienia przy piłce Radomiak. Hrabąszcz. Ruszynko, nie ma czasu. Co kurwa nie ma czasu? Kwiek. Nie było faulu, traci piłkę Kwiek. Próbuję jeszcze odzyskać. No i teraz już dopatrzył się faulu. Tyle, że w drugą stronę. Arbiter z Lublina. Waszkiewicz. Pawlusiński. Przepuścił. Do kogo? Do nikogo. Walczył jeszcze Hoferica. Ale przy piłce Radomiak. Radecki. Chodzi nerwowo przy własnej ławce rezerwowych. Trener Wroczkowski. Chodzi także trener Jacek Magnuszewski. Atakuje Radomiak. Brągiel. Za lekka ta wrzutka. I wybija Łukasz Góra. Słukowski, Leandro. I kolejne wejście, tym razem Pawlusiński. I znów od autu Radomiak. No przydałoby się zaskoczyć jakoś rywala. Zagrać coś, z czego rywal się nie spodziewa. Jak na razie bardzo czytelne te akcje. W wykonaniu Radomiaka walczy Brągiel. Słukowski. Czy opuściła piłka boisko? Opuściła, natomiast arbiter wskazał na posiadanie Radomiaka. Leandro dośrodkowuje. Hrabąszcz. I znów bardzo niedokładnie. Przydałoby się popracować na treningach nad strzałami z dystansu. Szczególnie mowa tutaj o Michale Hrabąszczu, chociaż też i kilku innych zawodników mogłoby podszkolić tę umiejętność, bo tutaj naprawdę zagrożenia nie stanowią te uderzenia, natomiast okazji do takowych jest całkiem sporo. Trudno powiedzieć, żeby dzisiaj mecz Radomiaka przynosił wstyd Zielonym. Tutaj naprawdę Radomiak na tle tak mocnego rywala jak Raków Częstochowa nie prezentuje się źle. I to spotkanie na pewno trudno zaliczyć do takich mocno nieudanych, do takich, o których się chce zapomnieć. Natomiast no, ten wynik przydałby się lepszy. Błędy defensywy i stracone 3 bramki. No jeśli traci się 3 bramki na wyjeździe, to trudno myśleć o korzystnym rezultacie. No ale nie mówmy, nie wyrokujmy tutaj wyniku przed zakończeniem spotkania. Jeszcze wiele może się zdarzyć. Brągiel naciskał. Daleka piłka. Wybija Waszkiewicz. Na oślep już wybijają momentami futbolówkę gracze częstochowskiego zespołu. Świdzikowski. Radecki. Niedobrze.
Nie mają już jednak siły walczyć zawodnicy ofensywni Rakowa, o ile wszedł na murawę Kacper Łazaj. Jest też Dariusz Pawłosiński, natomiast Malinowski na przykład, tak jak w tej sytuacji, nie bardzo miał powietrze w płucach do tego, by popędzić, by powalczyć. Faulowany Kwiek. Nie było faulu na Leandro. Leży Brazylijczyk, jest Kwiek. Brągiel. Sulkowski. I kolejny out. I znów z tego samego miejsca Radomiak. I jeszcze jedna zmiana. Schodzi z murawy Michał Hrabąszcz, a na boisko arbiter zaprosił Włodzimierza Putona, numer 17. Trochę późno ta zmiana. Walczył Brągiel. Nie otarła ta piłka skrzydłowego Radomiaka, a to oznacza, że posiadanie futbolówki. Nadal Zieloni, Sulkowski, Radecki. Zablokowane dośrodkowanie. No to może teraz. Rzut rożny. Bartosz Sulkowski, jak na razie te rzuty rożne nie przynoszą kompletnie żadnego zagrożenia. Pod bramką Macieja Mielcarza. 3,5 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Kwiek, ależ tam niewiele brakowało. Ta piłka chyba leciała w światło bramki, przecięta przez jednego z defensorów. Walczył Brągiel i nastrzelony jeszcze przez grającego z numerem 15 Dominika Bronisławskiego. Nieco umilkły teraz trybuny. Wszyscy patrzą w skupieniu na to, co tutaj się wydarzy w tych ostatnich minutach. Drżą jeszcze o wynik częstochowianie. Walczą o to, by odrobić straty radomianie. Pojedynek dwóch największych miast bez siedziby województwa. Dwóch największych miast w drugiej lidze. Jak na razie ten pojedynek wygrywa Częstochowa. Radecki. Pole karne, Kwiek nie utrzymał się przy piłce. Skrzydłowy Radomiaka. Osamotniony tutaj już Malinowski. Stara się przeszkadzać defensorom Radomiaka. Stara się pełnić funkcję takiego wysuniętego napastnika, który stara się zgarniać wybijane piłki przez defensorów, natomiast te futbolówki jak na razie wybijane są bardzo, bardzo niedokładnie. Faulowany teraz bardzo ostro Bartosz Sulkowski. Nie wiem, czy tutaj nie należałaby się żółta kartka dla zawodnika Rakowa. No i upomniany właśnie takową, grający z numerem 13 i wspomniany przed momentem Piotr Malinowski. 8 minuta, żółtą kartą karany piłkarz Rakowa Piotr Malinowski, numer 13. Zbliżamy się powoli do końca tego spotkania. Czy jeszcze będzie w stanie zadać jakiś cios Radomiak? No teraz tak sporo ryzyka w tej grze. Szczęśliwie to się skończyło. Ofiarnie Jędrzejczyk. Faulowany był kolejny już raz Dawid Kwiek. Świdzikowski. Brągiel. Leandro. Jeszcze Leo. Sulkowski. Czy będzie bramka? Leandro! Ale uniesiona chorągiewka. Mamy pozycję spaloną. No nie wiem, proszę Państwa. Nie wiem, przydałoby nam się tutaj jakieś studio w Houston, które pokazałoby nam dokładną linię
spalonego oczy tutaj rzeczywiście miał prawo odwiedzać, tak a nie inaczej. Arbiter tego spotkania. Szkoda, szkoda, proszę Państwa. Mielibyśmy 3-3 i myślę, że jak najbardziej sprawiedliwy remis w dzisiejszym spotkaniu, a tak to mamy nieuznaną bramkę. Proszę Państwa, minęła 90. minuta gry. Rozpoczął się czas doliczony przez sędziego. Aut dla Radomiaka. Trzeba jeszcze walczyć. Tu jeszcze nie ma co spuszczać głowy, ależ miałby hat-tricka nawet skompletowanego dzisiaj. Rossi Pereira Leandro, bo to właśnie on skierował futbolówkę do siatki, no ale nie ma co tego rozpamiętywać. Brągiel, nieco na oślep. Mieć do Pogusińskiego. Ten na pewno będzie wiedział, co zrobić z piłką. On wie doskonale. No proszę właśnie, zobaczyć. Rzut wolny. I kolejne sekundy upływają. Na pewno nie będzie się spieszyło Rakowowi. Irytuje się Bartosz Sulkowski. No ale wiedział, co chce uzyskać, co chce osiągnąć. Dariusz Pawlusiński. Świętują kibice Rakowa. Smutek w sektorze zajmowanym przez kibiców Radomiaka. To już jest doliczony czas gry. Pawlusiński do tyłu. Do Kmiecia. Upływają te sekundy, upływają. Coraz mniej czasu. Trzeba odzyskać futbolówkę, spróbować skonstruować jakiś atak. Instrukcje zawodnikom przekazuje trener Mroczkowski. Malinowski. W pojedynku z dwoma zawodnikami Radomiaka. I wybija Dariusz Brągiel od autu. Raków Częstochowa, od klaski dla Malinowskiego. Ze strony trybun. No jeśli tak dalej będzie wyglądał ten doliczony czas gry, to tutaj niewiele się zmieni. Proszę zobaczyć. Kolejny raz nastrzelony Darek Brągiel. Tym razem chyba przez Adama Waszkiewicza. Pawlusiński. Waszkiewicz. Nie odgwizduje już nawet faulu na Brągielu. Arbiter będzie się spieszył Radomiakowi. Kula daleko, do przodu. Walczył Kwiek. I wybija Waszkiewicz. Sulkowski do przodu. Leandro na Radeckiego. I daleko w trybuny. Daleko, gdzieś tam za płot stadionu. Jeden z defensorów, zdaje się, że to był Filip Kędzia, dośrodkowuje. Sulkowski wprost w ręce Macieja Mielcarza i chyba za chwilę usłyszymy gwizdek końcowy, bo tu już raczej nic się nie zmieni. Długo trzymał piłkę w ręku Mielcarz. Daleki wykop. Wasilewski oddaje piłkę gospodarzom. Pawlusiński i znów Malinowski. Bez wiary już Radomiak. Wybija Jędrzejczyk, Hoferica i mamy końcowy gwizdek. Radomiak odnosi pierwszą porażkę w bieżących rozgrywkach. Radomiak stracił także pierwsze bramki. Tych bramek niestety było aż 3, jeśli się strzela dwie bramki i nie wygrywa spotkania. No to jest problem, proszę Państwa. Bardzo słaby mecz w defensywie w wykonaniu Radomiaka. Całkiem niezły w ofensywie, no ale to musi się jakoś bilansować. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych spotkaniach. Tymczasem ja dziękuję za uwagę. Michał Szprendałowicz. Do usłyszenia przy kolejnych transmisjach. I także zachęcam do oglądania raportu piłkarskiego na Zebra TV. Do usłyszenia. Leandro, ten sam piłkarz w 57 minucie wykorzystał rzut karny. Łącznie ma już 4 trafienia na koncie w tym sezonie po 3 kolejkach. A zwycięska bramka dla Rakowa padła w 77 minucie po strzale Dariusza Pawlusińskiego. Po tym zwycięstwie Raków będzie mieć 7 punktów.